czasami Babilonu, który ja kiedyś spalę. Bo kiedy patrzę na tych pajaców zachowania, krew w ciele mnie zalewa, także boli mnie bania. Sprawa zagmatwana, upadnę na kolana, nie dorwę się do koryta jak większość tego stada. Żerować na istotach, taka i gówna zasada. W jaką instytucję byś nie wszedł, żyć darmo zjada. Nie, to nie jest przesada, jeszcze ci poopowiadam, że w głowach kanibali tylko ciepła posada. Pełna kasy szuflada, taka, że nie pogadasz. Przemyśl to konkretnie, zanim z jednym z nich się zgadasz. Kłopot naopowiadasz, z koryta powyjadasz, trochę biednych pookradasz, wszystkie rozumy pozjadasz. To ty swym życiem władasz, własną historię składasz. Wszystko zależy od ciebie, jak sobie w głowie poukładasz. Dlaczego jesteśmy zmuszeni żyć w takim świecie, chociaż tak niedawno stuknęło nowe tysiąclecie? Nie żyjemy na bankiecie, dobrze o tym wszyscy wiecie. Jest tu więcej złego, mogłoby być lepiej przecież. Polsko, kochana Polsko, powiedz, co nadal będzie z tobą? Powiedz, jak długo tak będzie, że ludzie w naszym kraju odczuwać będą biedę? Wnioski temu płyną, co zrobi z głowy mętlik, co 5 lat nowy w rządzie zasiada debil. Już wszystko obiecane, trwają już narady, a to ciągłe pierdolenie, że będą autostrady, będą stadiony, metra, World Trade Center, lotniska, dworce i dużo większe pensje. Czym dla służby zdrowia są chorzy pacjenci? Przeciętnego Polaka nie stać na droższe leki. Pensje, małe leki, drogi czynsz, woda, gaz, prąd, jedzenie, dziecko, taki na startu czas. Ludzie ciężko pracują i płacą wam podatki. Pieniądze się wyrzuca na rządowe prywatki. Nowe limuzyny, garniaki to już standard. Każdy z was osobna robi z siebie klauna. Przyjdzie taki czas, że wszystko się wyrówna, a wasze podłe mordy będą przypominać gówna. Dlaczego jesteśmy zmuszeni żyć w takim świecie, chociaż tak niedawno stuknęło nowe tysiąclecie? Nie żyjemy na bankiecie, dobrze o tym wszyscy wiecie. Jest tu więcej złego, mogłoby być lepiej przecież. Polsko, kochana Polsko, powiedz, co nadal będzie z tobą? Powiedz, jak długo tak będzie, że ludzie w naszym kraju odczuwać będą biedę?